Kilka dni po opublikowaniu pierwszego oficjalnego portretu rodziny królewskiej po śmierci królowej Elżbiety II w sieci pojawiła się nowa fotka Sussexów. Czy to odpowiedź Meghan i Harry'ego na fotkę króla Karola III i księcia Williama z małżonkami? Na początku września książę Harry i Meghan Markle przylecieli do Europy, by wziąć udział w kilku wydarzeniach, na które zostali zaproszeni w charakterze prelegentów. Nieoczekiwanie ich wystąpienia zostały jednak przerwane z uwagi na śmierć królowej Elżbiety II. Sussexowie z pewnością nie przypuszczali, że ich kilkudniowy pobyt w Niemczech i Wielkiej Brytanii się przeciągnie i w efekcie zakończy dopiero po 3 tygodniach. Para pozostała w Wielkiej Brytanii aż do uroczystości pogrzebowych monarchini i pożegnała wraz z resztą rodziny królewskiej babcię księcia Harry'ego. Mogło się wydawać, że to idealny czas, by skłóceni małżonkowie pojednali się z resztą rodziny. Media informowały jednak, że nic z tego. Meghan i Harry zostali wykluczeni ze spotkania royalsów z politykami, nie pojawili się też na oficjalnym portrecie rodziny królewskiej, do którego pozowano po tym wydarzeniu. Na opublikowanej kilka dni temu fotografii widać tylko króla Karola III, jego małżonkę Camille, następcę tronu księcia Williama i jego żonę księżną Kate. W tej sytuacji Harry i Meghan również postanowili pochwalić się nową fotką. Przypadkowo 2 dni po tym, jak królewskie zdjęcie ujrzało światło dzienne, fotograf Misan Harriman pokazał na swoim Instagramie zdjęcia książęcej pary. Fotografie zostały zrobione przy okazji przemówienia Meghan w Manchesterze. Małżonka Harry'ego wystąpiła bowiem na konferencji ONE Young World Summit, na której opowiadała o równości płci. Media doliczyły się wówczas, że aż 54 razy wspomniała o sobie samej, co nie spodobało się brytyjskiej prasie. Na opublikowanych przez fotografa zdjęciach widać, jak Harry i Meghan trzymają się za ręce tuż przed wzięciem udziału w ceremonii otwarcia na ONE Young World Summit. Na czarno-białym kadrze para trzyma się za rękę. Harriman zaprezentował również drugie zdjęcie pary, które przypomina nieco okładkę Time, na której to Meghan grała pierwsze skrzypce, a Harry chował się za jej plecami. Tym razem również można podziwiać Markle w pełnej krasie w czerwonym komplecie i uśmiechniętego księcia Harry'ego w granatowej marynarce.